Po wspólnej inauguracji Roku Akademickiego Śląskich Uczelni Publicznych przyszedł czas na szkoły niepubliczne. Dla Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach to wyjątkowy rok, bo niebawem WST stanie się Akademią Śląską. Do tej pory byliśmy Wyższą Szkołą Techniczną, ale ponieważ mamy trzy dziedziny, w których nauczamy, to są nauki medyczne, nauki techniczne i nauki artystyczne, zmiana na Akademię jest adekwatna do tego, co robimy. Także w miesiącu październiku Wyższa Szkoła Techniczna zmienia się w Akademię Śląską. Wyższa Szkoła Techniczna otrzymała kategorię A w dziedzinie nauk medycznych oraz B+ w dziedzinie architektury. Dzięki temu uczelnia może nadawać stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia przyciąga także coraz więcej studentów z zagranicy. Chodziłem do technikum drukarstwa, gdzie później pomyślałem, że jednak połączyć drukarstwo z grafiką mogłoby być fajnym połączeniem. No i przyjechałem tutaj do Katowic, akurat znalazłem tą uczelnię. No i od 5 lat jestem tutaj. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego można było m.in. obejrzeć wystawę nowoczesnych urządzeń i pojazdów elektrycznych. Zaprezentowano również robota chirurgicznego. Jak co roku chcemy się rozwijać, chcemy tworzyć nowe kierunki. W tym roku udało się to z pielęgniarstwem drugiego stopnia. Otrzymaliśmy również zgodę na ratownictwo medyczne oraz na mechatronikę drugiego stopnia. I oczywiście w dalszym ciągu będziemy się rozwijali. Będziemy szukali tych możliwości, gdzie studenci chcieliby się kształcić, aby zdobyć jak najlepsze wykształcenie, na co za tym idzie dobry zawód. Na inaugurację roku wykład wygłosił światowej sławy psycholog kliniczny dr Ronny Berger.